Ciąg dalszy, afery w metrze, a także tramwaje z Warszawy dla Ukrainy. Czy zdalnie sterowane pojazdy tramwajów warszawskich? Nie działa coś na peronie? Zgłoś to! I budynek. O tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. W sobotę, 25 lutego. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, a wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Mam dla Was dzisiaj trochę newsów i trochę ciekawostek z Wizanosza, czy z innych informacji, które się wydarzyły w ostatnim czasie, więc zaczynamy od razu bez zbędnego przedłużania od awarii w 19 stacjach metra. A mianowicie metro Bemowo, Brudno, Ratusz Arsenał, Plac Wilsona i Młociny czy Wierzbno. To 6 stacji metra, gdzie faktycznie jedna winda aktualnie nie działa. Idąc dalej, metro, dalej problemy z reklamami. Do czerwca ma być audyt i do tego czasu nie będzie mieli zbytnio reklam, w sensie jest to wszystko zawieszone w teorii przynajmniej. No i nie uświadczymy ich na stacjach metra. Ja mam szczerze powiem, że ten brak reklam, zwłaszcza na tych wielkich, tych nośnikach, to dosyć tak kiepsko wygląda. Nie mówiąc o tym, że te wyświetlacze, które się zaczęły pojawiać na stacjach metra, mi osobiście całkiem się podobały. W sensie, wiem, że dużo tych reklam wszędzie powstawionych, ale taka trochę nowoczesność weszła z tymi wyświetlaczami i nie będę ukrywać, że to mi się podobało. Ile te wielkie tablice od góry do dołu, to jeszcze może niekoniecznie, a na mozaikach to już w ogóle nie. O tyle te wielkie, no, nie były złe. Także trochę dziwnie to wygląda, że teraz jest wszystko puste. Natomiast zaletą jest to, że do czerwca na razie nic się pewnie nie zmieni z tymi reklamami, będą cały czas puste, ale na przestrzeni najbliższego czasu będą odmalowane stacje, gdzie faktycznie to trochę kiepsko wygląda, gdzie te reklamy zostały zdjęte. Chodzi o stację Świętokrzyska między innymi. Aktualnie są tutaj testowane, jak widzicie, nowe typy farby i zostanie wybrane, co będzie faktycznie tutaj odmalowane. Już pomijając, że Świętokrzyska ogólnie z tych wszystkich stacji przez dużą część Warszawy wygląda najgorzej, Świętokrzyska M1, to teraz jeszcze gorzej wygląda. No tutaj to już w ogóle, tak? Ale to nie jest jedyny news z metra, bo metro też szuka reklam, ale w pociągach. W pociągach na najbliższy okres, a może po prostu wam poczytam. Metro Warszawskie rozpisało przetarg ofertowy na najem powierzchni wagonów pod tablice i ekrany reklamowe przez okres 3 lat. Nowością będzie umożliwienie w czasie rzeczywistym emisji komunikatów specjalnych ZTE na wewnętrznych ekranach LCD. Przy okazji spółka ujawnia, które stare składy rosyjskie są planowane do pozostawienia w ruchu. Także taka ciekawostka. Faktycznie to jest akurat dobre podejście, żeby się wyświetlały na żywo komunikaty na przykład o utrudnieniach tramwajowych, autobusowych, czy po prostu ogólnie o komunikacji miejskiej, to nie działa. Na przykład ja bym był bardzo szczęśliwy, jak jadę sobie metrem, że wiem na przykład, że na Śródmieściu pociągi nie jeżdżą, albo jest bardzo duże opóźnienie. To by był świetny news. Dział sponsorowany przez PKP, czy coś takiego. To jest dobre podejście, tak? Faktycznie zgadzam się do tego, żeby to było. Bo Polsat News, o ile ruch tutaj teraz aktualny tam jest, całkiem dobrze działa, o tyle możliwość aktualnych na żywo komunikatów o problemach komunikacyjnych byłoby według mnie jeszcze lepsze podejście. Tymczasem tramwaje sobie już wyjeżdżają, papa. Tak, stare 105 wyjeżdżają z Warszawy, zamiast na Żyletki będą miały drugie życie i to jest według mnie dobre podejście. 23 tramwaje, 6 z nich już zostało wysłanych i jadą do Ukrainy, dokładnie do Konotopu i tam będą jeździć. O ile to nie jest tak, że one tam pojadą i już są, to tak niestety nie działa. Wózki będą musiały zostać przebudowane i ponieważ tam jest trochę inny zestaw torów, więc no wiecie, no, to tak się nie łączy, niestety wszystko ładnie, pięknie, ale jak to już się dokładnie zmieni, to wszystko będzie można było zrobić, bo tam jest po prostu szeroki tor, no wiemy, to jest ten, mimo wszystko dosyć wcześniej silnie powiązane z Rosją, a tam był szeroki tor, u nas pozostał tylko kawałek szerokiego toru, linia hutnicza, więc nie mamy już tego zbytnio. No a tam po prostu, tam gdzie jest, to tam jest. Oczywiście są plany, żeby przebudować wszystko na ten standardowy typ torów, który jest w Europie.
No ale jak z tym będzie, to zobaczymy. Ważne jest to, że tramwaje będą do tego dostosowane i spokojnie będą jeździć. Tu mam jeszcze parę zdjęć, jak one wyjeżdżały i można było dzięki temu na przykład zobaczyć tramwaj na Głuczewskiej, jak jechały. Więc tak, jest to ciekawe, pobierz film. No niestety nie, no to już teraz czasu, ale miło, że coś takiego faktycznie jest. Bo tramwaje warszawskie nas zaskakują jeszcze kolejnymi informacjami, jeszcze dwa przed nami, newsy od nich. I mój ulubiony, jakby jak kiedyś będę mieć okazję tak być, tak po prostu sobie być na zajezdni tramwajowej, bo nie, mam zaplanowany ten krótki Hyundai pokazania wam, jakby teraz trochę inna procedura już tam jest, może w końcu mi się go uda nagrać dla was. Ale zanim to się stanie, to może w międzyczasie bym na was nagrał ten pojazd, bo to jest jakby, ja kiedyś bardzo lubiłem robić zdalnie sterowane pojazdy z Lego. Fafiki nazywałem, zresztą oryginalnie ten kanał się nazywał trochę właśnie w ten sposób, tylko osoby najbardziej powiązane i szukające w głębokich szczegółach mogą to znaleźć, bo kanał oficjalnie ma trochę inną nazwę niż Awizonosz, dla Google'a w technicznych częściach. Natomiast to nie zmienia faktu, że pojazdy autonomiczne bądź pojazdy zdalnie sterowane zawsze były w moim serduszku. No i tu proszę bardzo, coś takiego mamy. Te tramwaje mają takie pojazdy, zakupiło ich parę i to są pojazdy trzynowo-drogowe na baterie. Jak widzicie, tak dokładnie wygląda. Te zdjęcia tak mi się przyciemniają, więc nie będę go wam pokazywać. A co jest ważne? Ważne jest to, że one się pojawiły. Są w zakładzie napraw T3. W zakładzie realizacji przewozu Wola R1 i na Pradze. No i takie te pojazdy wyglądają. One mogą jeździć pod wózkami, przewożyć, przytaczać tramwaje, wózki. Właściwie wszystko mogą robić. Mało tego, potrafią skręcać o dowolnym kącie, ponieważ koła tutaj po bokach, które są w środku, się mogą przekręcić, mają wystawiane i profilowane pod odpowiedni typ szyn, są zdalnie sterowane, tak jak już powiedziałem, i ich napęd obiera się na koła gumowe, które po prostu jeżdżą po szynach bądź po nawierzchni zwykłej, więc no i przez to, że są tak manewrowe, bo faktycznie koła się kręcą w każdej osi, znaczy pod każdym kątem, to mogą spokojnie wymanewrować i podjechać pod tramwaj w idealny sposób. Według mnie coś pięknego, chętnie bym to zobaczył faktycznie w użytku i o tym mógłbym tylko i wyłącznie o tym zrobić cały materiał z tramwaj kierunek nowoczesność, bo to idealnie pasuje pod to. Więc jak coś tramwaje, zapraszam bardzo, chętnie o tym coś nagram. Oczywiście coś takiego jest już w Polsce, w Krakowie, w Gdańsku, Olsztynie i w Łodzi coś takiego już mieliśmy, ale w Warszawie dopiero się coś takiego pojawia i faktycznie teraz to więcej takich pojazdów będziemy mieli. Natomiast to nie oznacza, że nasze zajezdnie tramwajowe są w dobrym stanie. W sensie są w dobrym stanie, tylko są trochę przeciążone. W związku z tym naprawy swingów i jazzów, krótkich i długich, muszą być zrealizowane przez firmę zewnętrzną, bo po prostu u nas są naprawione cały czas tramwaje stare, czyli tą stale. No i aby nowe tramwaje mogły być naprawione, no to muszą pojechać gdzieś indziej. Do przetargu zgłosiła się na naprawę tramwajów. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, nazywa się PESA, a producentem tych tramwajów jest PESA. Kto by się spodziewał. No i wygrali ten przetarg. Ich podstawowe, bo ogólnie jest parę opcji też na tym przetargu. Możliwości jest co niemiara, tak? Bo trzeba przebudować, zrobić naprawę główną swingów dwukierunkowych, jazzów dwukierunkowych i krótkich jazzów. Pomijając to, że tam nie działają wyświetlacze, to też będzie realizowane w ramach tego. W sensie to będzie robione jednocześnie, bo to jest ogólnie wszystko rozpisane na tej stronie. Więc tak pokrótce tylko powiem, że ogólnie chodzi o naprawę 130 tramwajów, ale jest ich dużo więcej w potrzebie. No i oczywiście jest to podzielone na parę etapów i dosyć długo. Dosyć długo to mało powiedziane, to tak na wstępie powiem, bo wiecie, tramwaj na Modliński, prawda? Wzdłuż Modliński. Ma być realizowany do 2030 roku mniej więcej, prawda? No to mniej więcej wtedy skończy się ta naprawa główna. I to bez opcji. To jest w zamówieniu podstawowym. Tramwaje warszawskie do zastanowienia się nad opcją mogą myśleć, czy skorzystają z opcji do 31 grudnia 2027 roku. To trochę odległa data, prawda? Ogólnie na realizacji mają dosyć dużo czasu cała PESA, bo to jest 80 miesięcy na zamówienie podstawowe. Na tramwaj maksymalnie tam jest 40 dni. No i ogólnie to jest tam mnóstwo rzeczy mogą naprawić. Jakby nie wydam czytać, co dokładnie można, bo tego jest po prostu, byście się zanudzili. Tutaj jest, czekajcie. O, to jest cały akapit o tym, co można. Jak chcecie sobie to przeczytać, to, bo macie teraz link w karcie i w opisie.
i macie też do tego, możecie po prostu zatrzymać i poczytać dokładnie. Ale co jest ważne i co chciałbym podkreślić, to jest to, iż również w ramach tego będą wymieniane naprawy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach właśnie, i w jazzach, i w swingach, aby to działało, bo to jest wada fabryczna, PESA to akurat pogrywa faktycznie te koszty, żeby to działało, natomiast w międzyczasie i tak więcej zarobi na tramwajach, którą jest tą pozostałą główną część. Gdzieś tu były pieniądze, tak wam powiedziałbym, bo ile to kosztuje. Ogólnie tak, na całość, cała przebudowa na wszystkie opcje, to jest kwota 629 milionów złotych. Dużo. Na wersję podstawową to jest 290 milionów złotych i 900 tysięcy i dziwnym trafem tramwaje warszawskie dokładnie taką kwotę miały przygotowaną. Nie wiem, jak to jest możliwe. To źle wygląda. Coś wygląda, jakby było coś ustawione, pomijając to, że jedna osoba się zgłosiła do przetargu, ale to wygląda, jakby coś było ustawione. No ale no niech im będzie, tak? Jakby ogólnie cała flota będzie wymagać naprawy głównej, ponieważ wszystkie te tramwaje jednocześnie właściwie zostały zakupione, no to one jednocześnie będą potrzebować tej naprawy głównej. To jest 266 pojazdów. Całkiem dużo, prawda? Dobrze, lecimy dalej, bo się jak zawsze rozgadałem. Jest bardzo ważna aplikacja od PKP. Sprawny peron. I jakby możecie się domyśleć, o co chodzi. To jest coś takiego jak 19:15 w Warszawie, czyli zgłaszacie usterkę na peronie, na stacji, robicie zdjęcie, mówicie na jakiej stacji, godzina, data i tak dalej. I oni przyjeżdżają i to naprawiają. I ja się zastanawiam, czy PKP na pewno by coś robił, bo jakby, w sensie oni wiedzą, co robią, bo jakby ta aplikacja jest niedostępna na moim telefonie, więc w ten sposób oni jeszcze istnieją, ale gdyby to nie było, gdyby to było dostępne, to ja po prostu bym zgłosił tyle ich usterek. Zresztą domyślam się, że jeżeli wy wpadniecie na tą aplikację i zgłosicie każdy niedziałający wyświetlacz na każdej stacji, to będzie ciekawie. Jakby znajdźcie mi jakąś stację, gdzie wszystko działa. No właśnie, tak myślałem. Także tak, jakby nie jestem do końca przekonany, czy jest opcja tam zgłaszania w tej aplikacji, bo nie korzystałem, nie wiem, jak dokładnie wygląda ta aplikacja, ale nie wiem, czy jest tam opcja zgłaszania niedziałających lub źle działających głośników, bo jeśli tak, no to każda Iwona może być przypadkiem zgłoszona. Nie no, śmieję się, ale dobrze wiemy, jak ta infrastruktura kolejowa działa, zwłaszcza wyświetlacze i głośniki. Nie działa to. Ale schody ruchome na Warszawie Gdańskiej też zbytnio nie działają. W sensie one starają się działać, są przepełnione, tam jest bardzo dużo osób. I ogólnie przed nowym rozkładem jazdy ma być to tak zrobione, żeby faktycznie na te więcej pociągów było lepiej, więc w najbliższe weekendy oni będą się tym zajmować. W przerwach nocnych będą faktycznie robione naprawy głównych ciągów schodów ruchomych z przejścia podziemnego. Na ten okres czasu będzie oczywiście zachowane dojście na perony poprzez kładki. Te dwie, o których kiedyś tam jakiś rok czy dwa lata temu nagrywałem film. 24 a 27 lutego, wtedy będzie to robione, w godzinach 22:06. Także takie ciekawostki z Warszawy Głównej. Tymczasem linia 705 będzie jeździć na wydłużonej trasie. Także to też jest na pewno coś ciekawego dla osób, które korzystają z tej linii autobusowej. Tymczasem Vetturillo. No wiemy doskonale wszyscy, że Vetturillo rusza 1 marca, więc chyba wszyscy wiemy. I nie, w tym roku nie jestem taki szalony, że jak zawsze co roku będę startować 1 marca o godzinie północ nowym systemem Vetturillo. Choć bardzo by mnie to kusiło, to tak jest mi zimno. Jest zimno w nocy, więc mnie to nie kusi. A po drugie, mam zbyt dużo filmów do nagrania, zarówno 1 marca, jak i dzień wcześniej. I studia zacząłem teraz nowy SMS, więc nie ma szans na takie bajery. Ale to nie zmienia faktu, że Vetturillo rusza. Nowa strona już się pojawiła. Znowu trzeba decydować, gdzie się chce mieć konto. Znowu. No i mamy 300 stacji, 18 dzielnic, tak, teraz wszędzie można dojechać, to jest niesamowite cudo, no i ogólnie będzie mi chodziło o to, że się strona zmieniła, w Vetturillo, tylko to inaczej wygląda, a pozostała, że to już wszystko wam mówiłem w poprzednich niższach z tym. Ale nie mówiłem wam o tym, co się dzieje na moście na Pradze, a będę mówić długo, bo już w najbliższą środę właśnie tam będę. O tym właśnie powiem jeszcze za chwilę, bo stalowe kolosy są już nad Wisłą. Były one najpierw malowane, później się pojawiły. No ogólnie ZDM się podrzuca, znaczy podnieca tym, że przyjechał tam dosyć duże urządzenie, które to podnosi. 650 ton waży. No i zobaczmy, jak to wygląda. No faktycznie te stalowe elementy są całkiem duże. Dźwig również duży.
Dlaczego jest dźwig duży? No bo jest duży element do wniesienia, jakby to wszystko jest jako jedna cała część stalowa i jest to montowane. Nie będę ukrywać, że będę chciał to sprawdzić, jak to jest montowane. Oczywiście Buddy Max jest wykonawcą, więc możliwe, że coś mi się uda pokazać tak niecodziennie. No i liczę na to, że może kiedyś mi się udało jeszcze przed oddaniem do użytku przejście tym mostem podczas budowy. Bo kładki, czy tam mostu, no, jak zwał, tak zwał. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Jest to dosyć ciekawy obiekt, a nie często budują się nowe obiekty na Wiśle lub pod Wisłą w Warszawie. No pod Wisłą aktualnie trwają prace w tym kolektorze ściekowym, sławnym Szczajce. I tam aktualnie trwa przebudowa. Jakby ktoś z Was nie wiedział, to nie jest jeszcze skończone. Tam chyba do 2024 albo 2025 jakoś mniej więcej ma być skończone. Nie pamiętam dokładnie tych informacji, ale MPWiK, jak rozmawiamy jakiś czas temu, to właśnie mówili. Tam jeszcze trochę się tego dzieje i też właśnie nie da się niestety wejść pokazać, bo chciałem Wam pokazać, jak wygląda ten kolektor sławny. No ale przez najbliższy rok i dwa lata właściwie nie da się tego pokazać. Tymczasem na początku powiedziałem o budynkach. Faktycznie budynki. Dziękuję bardzo, Kapie, za możliwość, za wypisanie i wypunktowanie, ile razy w ostatnim odcinku z zajezdnia na pod powiedziałem budynek. Nie sądziłem, że ktoś aż tak będzie szalony, żeby dać przypisy do każdego mojego budynku, ale to jest 40 razy. Ktoś tam wyliczył, co ile sekund ja to mówiłem. Ja tego nie chcę wiedzieć. Ja naprawdę nie wiem, jak wy przeżyliście ten film. Ogólnie film jest bardzo ładny. No ale no cóż, no, jeżeli w opisie zajezdni Anno co chwilę jest budynek napisane, no to jak ja mogę się powstrzymać? No i tak wyszło. No dużo. Dziękuję jeszcze raz bardzo za wypisanie wszystkich tych i policzenie, ile łącznie powiedziałem, bo faktycznie będę z tego ciekawy. No i na koniec oczywiście muszą być sondaże. Ja sobie odświeżę scenę, żeby były jak najświeższe sondaże. No i co my tu mamy? Pomijając to, że właśnie będzie maraton filmów, o których za chwilę powiem, to najpierw rzeczy ważne i ważniejsze, czyli sondaże. Czy metro powinno być budowane do Kadolin? No i tak, większość z Was stwierdziło, że tak. Jest potrzebne dla całej linii M2 z STP. Natomiast to jest 37% Was zagłosowało, a to, że powinno jechać dalej na Ursus, to jest 32%. Nie ma potrzeby, 10%, nie mam zdania, 12% ogólnie. Ten sondaż jest tak stary, bo ja sondaż zazwyczaj planuję miesiąc wcześniej, że to jeszcze było zanim rozpoczęły się prace budowlane faktycznie na Kadolinie. I mało tego, zanim było wiadomo, że jakieś będą w ogóle koncepcje 3, 4 czy 5 linii metra, więc jakby to jest tak stary sondaż. To było mniej więcej w tym czasie, jak się okazało, że tam jednak mieszkańcy, którzy tam mieszkają, nie są do końca zadowoleni z tej budowy i oni nie dostają odszkodowania. Ja się dowiedziałem właśnie dzisiaj, znaczy dla was to wczoraj, porozmawiałem sobie tam w punkcie informacji, że to działa w ten sposób mniej więcej, że najpierw osoby wychodzą, a później mogą się ubiegać o odszkodowanie. Dokładnie jak ta procedura działa, to wam nie powiem, bo tak dostałem tą informację skrótową, ale usłyszałem, że najpierw muszą wyjść, a później mogą ubiegać się o odszkodowanie. Tylko tak trochę to dla mnie na głowie jest postawione, więc nie do końca rozumiem to. No i jeszcze oczywiście jest jeden sondaż. A, no i bym zapomniał, 9000 subskrypcji, a to za chwilę. No i co tu jeszcze mamy? Czy Pałac Kultury i Nauki powinien zostać wyburzony? Od razu odpowiadam na pytanie, tak, ja lubię kontrowersyjne sondaże, to nie jest tak, że ja jestem za wyburzeniem. Ale byłem ciekawy, co wybierzecie w ankiecie, więc jakby cieszę się, że większość z Was nie chce wyburzenia tego budynku, no bo jednak tam jest tyle instytucji, że wyburzenie tego byłoby problematyczne. Oczywiście jest to symbol, którego byśmy nie chcieli w Warszawie, rosyjski, natomiast jednak tam się zbyt dużo ważnych instytucji aktualnie dzieje i już zmienił swoją nazwę, zmienił też ogólnie imidż swój trochę, powinien być wyczyszczony. Wiem, że to jest drogie, ale powinien być wyczyszczony. Te kilkadziesiąt milionów powinno na to pójść niestety. No, ale tak. Większość z Was stwierdziła, że nie powinno się go burzać, to jest 70% z Was zagłosowało. Tak, powinien zostać wyburzony 23%, nie mam zdania, 6%. Też tutaj co warto podkreślić, chciałem przyznać, że to jest rekordowy sondaż na skalę sondaży. Pierwszy raz sondaż ma aż 1300 głosów ponad, więc dziękuję Wam bardzo za ten udział. No i jeszcze było pytanie ostatnio, czy kanał Biznesz powinien publikować kolejne filmy o inwestycjach z Warszawy i Polski. No i większość z Was, 89% już z Was zagłosowało, że tak. O ile YouTube, jak tutaj widzicie, nie policzymy sobie tutaj ładnie 100%, a po prostu jest coś podobno, to faktycznie dziękuję Wam bardzo za to, że stwierdziliście, że byłoby dobrze. I tutaj odpowiadając na to, czemu to jest napisane z Polski, bo w najbliższym miesiącu rozpocznie się nowa seria, w sensie
Okiem ma widzonosza, najprawdopodobniej ta seria po prostu trochę zmieni to, co miałem na początku myśli. I okiem ma widzonosza będą to serie inwestycji różne z całej Polski i co miesiąc będzie różna inna inwestycja z różnych przestrzeni w Polsce. W sensie będę sobie jeździć po różnych miastach, na przykład w danym mieście nagram dwie czy trzy inwestycje, w zależności od tego, ile będę mieć czasu i baterii ze sobą zdetonię, nagram te inwestycje i później będę przyjeżdżać do Warszawy to montować. I tak po prostu po kolei. Nie będą to serie pokazywane cyklicznie, tylko będę jeździć i pokazywać Wam różne rzeczy z różnych części Polski, abyście mogli zobaczyć, co się buduje i jak się buduje, bo domyślam się, że część z Was może być ciekawa różnych rzeczy, które się realizują na przestrzeni całego naszego kraju. No i oczywiście. Wiecie, co się z takimi błędami robi? Odśwież. No i proszę bardzo. 9048 subskrypcji. Tyle z Was stwierdziło, że kliknie subskrybuj. I ja Wam za to bardzo dziękuję osobiście. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, czekamy na 10 tysięcy. Wtedy będzie podziękowanie i wtedy będzie przelot tym słynnym samolotem dookoła CPK. Ale zanim to się stanie, to trochę jeszcze przed nami, bo też trochę ciekawostek dla Was mam. Po pierwsze, jakie będą filmy w najbliższym czasie. Wczoraj, dokładnie w tym momencie, kiedy Wy to oglądacie, dokładnie w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, chwilę przed chwilą był opublikowany film z Zakopanego, więc zapraszam do oglądania, faktycznie przy nim trochę pościłem i całkiem jestem zadowolony z tego filmu. Filmy z Zakopanego będą się pojawiać w najbliższych dniach. Dziś, kiedy Wy to oglądacie ten film, będzie opublikowany po południu, tak wieczorem, bliżej 20. Analiza moja 5 linii metra do 2050 roku, jak to wygląda i czy to jest w ogóle realne. Jestem ciekawy. Później też będzie oczywiście w komentarzach dopisane, żebyście mogli ze mną podyskutować tam sensownie, nie politycznie, to też odpowiem na taką prośbę do Was. I to będzie jako seria, to będzie zapraszamy do Marta, jako mniejsza z tym biz, o analizy tramwajowych nowych linii do 2050 roku. Tym się zajmę już w marcu, bo nie mam na to czasu w tym miesiącu, bo jeszcze przed nami trochę inwestycji. Nie zapomniałem o Warszawie Zachodniej, wbrew temu, co piszecie w komentarzach. Warszawa Zachodnia będzie nagrywana i emitowana w najbliższą niedzielę, bo nie mam czasu tego nagrać wcześniej. Tramwaj na Kasprzaka powinien się pojawić w poniedziałek. No i drugi film z Zachodniej, czyli Torowisko, pojawi się we wtorek. W międzyczasie będą się też pojawiać mazowieckie inwestycje z Pruszkowa, Piastowa czy Sulejówka, bo mam to tak dane, to czeka do zmontowania, więc to zobaczycie. No i oczywiście filmy z przelotów czy przejazdu pociągami z Zakopanego też się będą pojawiać w najbliższych dniach. No i środa. Środa jest dniem wyczekiwanym pewnie przez Was i przeze mnie. Mianowicie dostałem pozwolenie od Służby Ochrony Państwa, przynajmniej w teorii. Mogą oczywiście całkowicie jeszcze anulować to w każdym momencie, ale miejmy nadzieję, że to się nie stanie. I uda mi się w końcu polegać nad trasą Łazienkowską na całej długości, nad trasą Łazienkowską, a nie obok, tak jak to robię, kiedy nie mam pozwoleń wszystkich. No i będę też mógł dla Was nagrać cały most na Pragę, z częścią tam również po stronie lewobrzeżnej, czy, chyba bardzo ważny element, Plac Trzech Krzyży. W końcu nagram drugi odcinek z tej inwestycji. No i na koniec informacje, które możecie w ogóle się nie spodziewać. Jakiś czas temu pisaliście mi, czy ja w ogóle się oświetlam, w sensie, że jestem strasznie niedoświetlony w tych odcinkach, zmniejsza z tym. Tak, ja tutaj ogólnie przez to manewrowanie fotelem po moim pokoju, bo on wcześniej był tutaj, wy tego nie widzicie, ale tutaj właśnie na tej ścianie był, teraz jest tutaj, tak a te i tak dalej, różne rzeczy. No i w międzyczasie też trzeba było to doświetlić, w międzyczasie lampkę, a ostatnio, w ostatnich dniach musiałem wymienić całego gimbala, bo nie wiem czy wiecie, pewnie zresztą większość z Was wie. Wszystkie inwestycje, które nagram bezpośrednio z placu budowy, nagram na tym aparacie, który teraz jest nagrywa. No i gimbalem moim głównym. Mój gimbal główny to jest o ten sprzęt. No i on już ma trochę lat. Trochę był użyty, złamany, zepsuty. No różne rzeczy się z nim działo, on jest całkowicie wodoodporny. Ale widać te ślady użytkowania, brak zaszczepek i takich innych rzeczy. Słowem, on naprawdę nagrał wszystkie odcinki z placu budowy Warszawy Zachodniej, więc kawał dobrego sprzętu. Może kiedyś na woźbie wystawię czy coś. Ale on niestety ostatnio podczas zwiedzania tunelu metra wyłączył się i to by było na tyle. Więc ja biedny ja stwierdziłem, że kupię nowy, niestety nie ma już nowy, ale udało mi się kupić używany i mamy teraz takie coś. To jest dokładnie to samo, co wcześniej, tylko że nowy. Natomiast to jest faktycznie ważne, to jest parę kierotów też przy okazji mam. No i tutaj jest właśnie z tą lampką. Teraz jak się uda dosięgnąć. O, jest. Dobra.
Zaraz was oświetlę też raz. Tak, mam przy okazji nowy statyw, lampka i tak dalej. I to mogę teraz sobie wszystko ustawić w ten tutaj sposób, będziecie nawet widzieć. I dzięki temu jestem trochę oświetlony. Też przy okazji dzięki temu cykuta mogę nagrywać w nocy, czego oczywiście cały czas nie robię. No i na koniec przypomniało mi się właśnie koło miłośników metę, bo było zwiedzanie. W najbliższych dniach, tygodniach może bardziej, zobaczycie parę nowości, bo przygotowałem jakiś czas temu nowości właśnie z koło miłośników metę i domyślam się, że mogą wam się spodobać, bo trochę tam posiedziałem i będą materiały filmowe już niedługo emitowane, więc możecie być zainteresowani tym i trochę się będzie zmieniać w KMM, bo trochę nowości. Ale dobrze, rozgadałem się, mamy jakieś 30 minut, no prawie 30 minut. Zmniejszę z tym, tutaj jak zaczynałem nagrywać, powiedziałem, że nuda, prawie nic się nie dzieje, ale jak wiecie, jak zawsze coś wyciągnąłem. Do zobaczenia, jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Myślę, czy mam coś jeszcze do powiedzenia, ale... zachodnia będzie nie z placu budowy, będą tylko loty dronem. Bo wejdę na plac budowy dopiero w kolejnym miesiącu, bo tam trochę jest zamieszane aktualnie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!